Radomska Orkiestra Kameralna stała się posiadaczem nowego fortepianu najwyższej klasy. Okazją do zapoznania się z barwą i dźwiękiem nowego instrumentu będzie koncert karnawałowy pod specjalnym szyldem Astora Piazzolli. Rok 2021 to jest jubileusz setnej rocznicy urodzin tego wielkiego muzyka, kompozytora, jakim był Astor Piazzolla, mistrza tanga, a dokładnie takiego gatunku, który on stworzył, czyli tango nuevo. I właśnie muzyka tego kompozytora wypełni koncert sobotni. W sobotę 16 stycznia fortepian wystąpi w roli głównej, a zagra na nim pianista Michał Drewnowski. Skoro zabrzmią dźwięki tanga, nie może zabraknąć brzmienia akordeonu, na którym zagra niezastąpiony Leszek Kołodziejski, akordeonista, solista i kameralista. Oprócz dwojga artystów na scenie, Radomska Orkiestra Kameralna. Usłyszymy m.in. 4 po roku Astora Piazzolli, usłyszymy 5 Tango Sensations, no i słynne Liber Tango. Pomimo trudnej sytuacji epidemicznej, Radomska Orkiestra nie zwalnia tempa i już w lutym szykuje się do kolejnego koncertu. Będziemy gościć też fantastycznych artystów. Tym razem bardziej pójdziemy w stronę piosenki literackiej. No i w marcu, o ile wszystko się nam uda, to będziemy gościć pianistę z Japonii, Takashiego Yamamoto. Transmisja karnawałowego koncertu na kanale YouTube Radomskiej Orkiestry Kameralnej w sobotę 16 stycznia o godzinie 18:00.